Powiem wam, że jak nie wiem, co zrobić na sałatkę, to pomidory zawsze są dobre. Dobra, tutaj jeszcze jest resztka, cała miska. Słucham! Skarek, no wiadomo, zobaczył, że ja coś robię. Cała miska pysznych pomidorów i do tego cebula. Do kurczaka chyba w sobie. Jeszcze może tego skryję, taką końcówkę. Samochód tu będzie mi towarzyszył. No. Dobre są, wiecie co, jak są obrane bez skórki, ale to też takie pomidory, których odchodzi skórka, bo w tych to raczej nie. Te to takie, jakieś takie śliwkowe. Tutaj mam lepsze, bo te malinowe są dużo smaczniejsze. Pa, pa! Czekajcie, bo tutaj jest ten końcówka, żeby mnie skleiła. Dobra, to myślę, że cała miska pomidorów to w zupełności starczy. Ale akurat z tych nie trzeba było obierać skórki, więc pewnie będą smaczne, mam nadzieję. Bo normalnie w takich miękkich malinowych to lepiej obrać. Słucham ciebie. No słucham ciebie. Co chcesz powiedzieć? Nic. Dobra, pora na cebulkę. Obieramy oczywiście czym? Tępym nożem, standardowo. Te noże to ja nie wiem, one tak szybko się tępią. Słucham ciebie, masz butelkę z piciem. Tak? Już się wylało nawet. Ja mam wrażenie, że u nas to te noże po prostu tak szybko tępią się, że ja nawet nie wiem kiedy. One są naostrzone, a za chwilę ja biorę go do ręki i on jest tak ostry, że wiecie co mogę z nim zrobić? Tylko palca sobie obciąć. Spadniesz za chwilę tam. Palca to wiecie, tępy spoko, można, ale żeby przeciąć pomidora czy coś, to już nie ma takiej opcji. Nie wiem, czy to jakaś stal jest słaba, czy ja coś robię źle, że sama je tępię. Nie mam pojęcia. Ola! Tarko zaraz spadnie. Nie. Hej, hej, hello, cześć, moi drodzy, czy wy to słyszycie? Wczoraj się nie odzywałam, dlatego że po prostu to nie słyszelibyście mnie. Ja czekajcie, ja zamknę tu drzwi, bo tutaj pralka chodzi, standardowo pralka. Ja skrzypię dzisiaj trochę jak żaba, ale już dzisiaj coś mówię, już mnie coś słychać, bo wczoraj to nie było mnie słychać wcale. Dopijam swoją kawkę, chociaż nie wiem czemu nie jest ta kawa w mojej pięknej filiżance, no ale to dzisiaj mój małżonek robił, więc... Zrobił w szklance, ja popijam w filiżance. Widziałam, że dużo z was zamawiało też te filiżanki, opisaliście mi. Ja mam nadzieję, że coś jeszcze zostało, bo ja chcę jeszcze dokupić. Słucham. Słucham ciebie. Masz. Chcesz się napić? Nie, to nie. Dzisiaj przychodzą moje... Czy to musi być tak, że ty zawsze coś mówisz, jak ja coś chcę powiedzieć? Patrz sobie tutaj, tata idzie tam przez okno, okej? Okay? O, zobacz, tam jest tata, okej? Okay? A ja będę tutaj... Jestem! Właśnie tak, chciałam sobie zamówić jeszcze jeden zestaw. Chociaż myślałam, wiecie co, o dwóch. Może taki na dzień mamy, na mamy, na urodziny. Na dzień mamy, dla mamy, na urodziny. Nie, na dzień mamy po prostu taki zestaw jajek. Bardzo ładny, że wrócisz się, kolego. No więc mój głos taki jest, że... Dobrze, że tam mogę sobie pozwolić na dzień czy dwa nie nagrywania, bo nie byłoby mnie wcale słychać. Dzwoniłam do fryzjerki, myślałam, że może da się zamienić na jutrzejszy, na dzisiejszy dzień, żebym tam zaszła, żebym zrobiła sobie włosy, ale niestety okres komunijny jest tak napięty grafik, że mnie nie przyjmie, no niestety. Szkoda bardzo. Dobra, ja to chyba tak jeszcze jedną kawę sobie, bo ja i tak zazwyczaj jedną po drugiej piję kawę. Dzisiaj powinno przyjść moje zamówienie, moje dwa zamówienia z Kisa, ja na jedno bardzo liczę. Ale dzisiaj została wiadomość, że one z dzisiaj powinny do mnie dojść. No więc będą, albo i wy już to widzieliście, nie wiem tylko w której kolejności, czy ten taki typowo home dom już był, czy będzie. I czy ten ubraniowy będzie był, nie wiem, wy na pewno wiecie, bo... no bo tak, no ja jak tutaj jestem z wami, tu teraz... Chyba nawet to jest łączone, bo ja też ostatnio zaczęłam nagrywać i chyba nie skończyłam, no więc taki podwójny. Dzisiaj, moi drodzy, jest poniedziałek, chyba z półtorej tygodniowym wyprzedzeniem. Mam filmy, tylko że ja tak wstałam, wiecie co, jak tak samo jak był ten haul czy coś, to tak, żeby było aktualnie jeszcze wszystko, co jest w sklepie. Więc stawiłam go tak, wiecie, przesunęłam filmy i postawiłam, żeby było, wiecie, tak, no wiecie o co chodzi, wiecie, wiecie. Więc...
okres przedkomunijny, gdzie w tym tygodniu spowiedzie, generalne próby, generalne sprzątanie, moi drodzy, będę sprzątać, szorować i tak dalej. Nie no, okna zostają. Zostawiam okna i szafę, lustro na sam koniec, dlatego że to jest szkoda mojej pracy, bo ja, u mnie to tak działa. Okno u mnie jest lusterko, okno umyte i dopóki Oskar śpi. A jak wstanie, to od razu jest ręka, palce, usta, nos, wszystko. Wyjęłam sobie dzisiaj taką koszulkę, bo przecież układałam, robiłam porządki, przyniosłam wszystkie swoje letnie rzeczy. Nie nagrywałam tego, bo stwierdziłam, że już było takich chyba z kilka filmów, więc mówię, dobra, nie. I znalazłam taką koszulkę. Miałam ją ogólnie wyrzucić. Kiedyś jak zamawiałam sobie bluzę, no to oni zawsze dają jakiegoś gadżeta. Znaczy gadżeta. Zawsze dodają gratisa. Zawsze. Albo czapkę. Dostałam chyba dwa razy od nich czapkę i koszulkę. I tą koszulkę miałam ją... Ona była, wiecie co? Widzę zresztą, że jest z suszarki wzięta, bo jest taka linia. Ona była odbarwiona, taka żółta. Nie wiem, jak długo leżą ubrania w szafie niechodzone, no to tam kolory tracą, nie? I na tym rancie złożonego zrobiła się żółto przebarwienie, ale ją wyprała mi się sprała. I dzisiaj jest tak chłodno, nie chłodno, nie wiadomo jak. Włożyłam sobie ją, już cię biorę i leggings mam. Wygodniej i tak dalej. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale to Oskar mi tak. Nie wiem. Przyjdzie tam butelka twoja nowa. A dlaczego to tak rzucasz? Skończył się mój puder. Mój puder, po prostu to jest puder, który tak długo go używałam, te kocery. Taki biały. Już, proszę, chcesz się nim pobawić? I on naprawdę duży, bo aż 15 gram. A mam jego zapas. A i to jest puder ryżowy, ale dzisiaj wyjąłam sobie w kamieniu, taki trochę koloryzujący, właśnie czegoś takiego szukałam. Mówię, kurna, przydałoby mi się czasami, jak nie chce mi się malować, ale bym się przypudrowała taki z lekkim kolorem, nie? Patrzę, mam, więc go wyjęłam i tam chyba jeszcze jakiś inny z moich resztek zapasów. No i co? No i dobrze. Paznokcie już mi ledwo żyją, powiem wam też, bo no już mi one tutaj wiszą na krawędzi, ale chciałabym, żeby jak najdłużej przytrzymały, aż pojadę na paznokcie, dlatego że no jednak wiecie, to mój paznokcie to jest, a nie chciałabym, no to są moje paznokcie, one są naprawdę już długie, zresztą robię takie. Spadniesz za chwilę, synu. Zaraz spadniesz. No i wiecie, no, swój to swój. No więc mam nadzieję, że jeszcze przetrwają tych kilka dni. Porwałeś ten bacik. Jeśli szukacie fajnego, to ja nie wiem, jakie ceny one teraz są. To ten z EcoCery jest naprawdę fajny. Fajny. Bardzo długo go miałam, ale wyjęłam dwa kolejne. No i dobra, i co dzisiaj? Czekam na te moje paczki. Może mi się uda nagrać dwa hole. No, a wracając do tej firmy, to powiem wam, że ja się nie spotkałam jeszcze z żadnym sklepem, żeby dawali coś od siebie, czyli nie wiem, kupujecie, ja kupowałam od niej bluzę, bluzę z logo i do tego macie gratisa, nie wiem, czapkę, też z logo, nie wiem, kupujecie znowu coś, gratis koszulka. I to taka koszulka bawełniana i bardzo fajny ten napis jest, bo to nie jest napis naklejony, naprasowany, tylko to jest wyszyte, bardzo taki porządny i ja tak na początku myślałam, że mówię, może będę w niej spać, ale to jest za krótkie. No jednak, no takie do spania. Znaczy nie, no spoko mogłabym, ale bym miała jakieś spodenki, no ale tu zobaczcie, no nie. Byłam na solarium, nie wiem czy widać. Moje czerwone brzucho, by widać, zobaczcie. Zaszalałam i stwierdziłam, a co, pójdę na solarium. Na szczęście ja już się wyleczyłam z tego nałogu, bo kiedyś byłam uzależniona od słońca i solarium. Byłam. O tym świadczą moje zdjęcia, kiedyś jak wyjmę, znajdę i zresztą na Instagramie jest takie jedno zdjęcie. Kiedyś, a teraz. Możecie sobie przejrzeć, to jest taka właśnie rolka nagrana. To ja byłam kiedyś uzależniona od solarium i powiem wam, że ostatnio, że nawet dwa razy dziennie zdarzyło mi się. No, mój Max, jak to ej, to tam jeszcze płyt jest nawet, wow, super. Ale też może inna historia, inny film. Ja już się oduczyłam, odzwyczaiłam, już nie jestem aż taka, aczkolwiek lubię. Ale na słońcu już, to już nie solarium. No i nie aż taka czarna jak kiedyś. Nie, czarna, no aż tak to nie. No ale byłam raz. I tak się nigdy nie idę i mam brzucho. I więcej nie idę. I tyle, bo tylko trochę chciałam. Kiedyś to pewnie byłam czarna jak... Nie wiem, jak co takiego jest. Dobra. Posprzątam to. Wezmę się później. Bum! Hej, moi drodzy. Zaraz zobaczycie haul z Sinsaya. Tylko zastanawiam się, od której paczki zacząć.
bo mamy tutaj sekcję home i sekcję też coś home, ale i dom, w sensie dzieci i ja. No więc nie wiem, która, czy ta wielka, czy ta mniejsza. Jedna jest bardzo, bardzo ciężka. W sumie nie wiem, która to która, ale co? Zapraszam na hall!